Zapraszam już następnego prelegenta, prelegentkę, Kasię van Aleksandrowicz, którą kojarzyć możecie jako inicjatorkę akcji Dziewuchy Dziewuchom. Przedem. Tak? Nikt nie pisał. To w skrypcie nie było. A Kasia opowie nam o tym, jak mówić, żebyście wysłuchali i żebyście nie chcieli wyjść na kawę. Mam nadzieję, że nie będziecie chcieli wyjść na kawę i będziecie słuchać Kasi w takim razie. Cześć, dobry wieczór, Katarzyna Aleksandrowicz. Odnośnie Dziewuch to bardziej dzisiaj mam rolę związaną z występami artystycznymi, ale tak, rzeczywiście jestem szaloną feministką. I jeżeli chodzi o występowanie publiczne, no to moją pierwszą publicznością był przemiły taksówkarz, więc sprzedałam mu przez 15 minut to, jak występować publicznie. Też jak powiedziałam swojemu znajomemu, że mam taki temat, to popatrzył na mnie i aha, no i co, i jak? Myślę sobie, no ale jak, no chyba dam radę. No ale wiesz, że występując publicznie, to trochę jesteś w takim temacie, że uczysz innych, a tak naprawdę wsadzili cię na minę i to jest, przepraszam, jakiś na taki szkatułkowy temat. Bardzo ciężko mówić o tym, jak występować i jednocześnie wystąpić dobrze. No właśnie. I pomyślałam sobie, jakiś musi być początek, więc wyszukałam sobie to, czego pewnie większość startupowiczów szuka, o tym, jak występować publicznie, czyli na przykład how to do a presentation, 5 steps to a killer opener. No, na szczęście nie będę nikogo tutaj killować. I to jeszcze się powtarza, być może to jest taka perspektywa amerykańska, bo jeszcze jest how to start your presentation, 4-step, a formula for a killer intro. Nie wiem, co jest lepsze. W każdym razie ja sobie pomyślałam, że skoro mam opowiedzieć z perspektywy artystycznej, a właśnie slamy poetyckie, które organizuje Monika, zapraszam was serdecznie, robimy tam różne dziwne rzeczy, to jest takie miejsce, że właściwie chyba nie ma gorszej publiczności, bo w takim sensie, że najtrudniejszej. Wielu z nas jest często wyganianych, jeżeli robią to źle, albo można słyszeć też oczywiście okrzyki zachwytu, każdemu tego życzę, natomiast jest to coś, co jednak jest dosyć trudne w odbiorze, więc pomyślałam sobie, że przedstawię wam swoje wystąpienie na 3 części, czyli ja jako prelegentka, ja artystka, bądź ja prelegent artysta. Druga część dotyczy narracji, jak ją budować, jak powinna być skonstruowana, żeby było fajniej. A część trzecia, czyli publika. I teraz to już trochę Jarek i Małgosia, zresztą mamy podobne tematy, więc im bliżej końca, tym pewnie będą się powtarzać. Natomiast część pierwsza, czyli techniki treningu, wymowa i przestrzeń. Czyli takie trochę triki, jak poruszać się po scenie i co z nią zrobić. To, co najbardziej lubię, to właśnie, żeby przełamać swój wstyd, ale nie tylko wstyd przed publiką, tylko wstyd przed samą sobą, czyli na początku wydawało mi się to dosyć trudne, jak ćwiczyć w domu, żeby było fajnie, więc mam taki fajny młynek do pieprzu, ma jeszcze kolor czarny, jak to do pieprzu, i chodzę z nim po kuchni i wtedy nawet samo trzymanie mikrofonu, co może być dla niektórych osób czymś po raz pierwszy w życiu, już jest łatwiejsze, już wydaje mi się, o tak, jestem i mówię do tych wszystkich naczyń i nabieram wprawy sama przed sobą. Nagrywanie audio i wideo. Sama taka burza mózgów, że przez na przykład godzinę mówisz i powtarzasz zdanie po zdaniu, w każdym następnym kroku zmieniając coś, sprawia, że czujesz się bardziej swobodnie w tym temacie. I lustro. To szczególnie przydaje się do wystąpień przed kamerą, kiedy musisz patrzeć w jeden punkt i zwrócić uwagę na mimikę swojej twarzy, na to, czy rzeczywiście nie robisz czegoś dziwnego z nią i jak tak naprawdę pracujesz sam ze sobą, bo będziesz mówił bądź mówiła do innych osób. I techniki pamięciowe. Każdy z nas ma pewnie wspomnie o tym, jak musiał się nauczyć jakiegoś wiersza lub piosenki na występy szkolne. Dla innych było to łatwiejsze, dla innych było to prawdziwą tragedią. Ja na przykład sobie wymyśliłam takie,
to też do modlitw wtedy, taką technikę, że zapisuję pierwsze litery danego zdania, dzięki czemu muszę się zmusić do tego, żeby coś zapamiętać. Natomiast jest to na tyle swobodne, że jak się pomylę, to nie mam problemu z tym, żeby wyjść z takiego martwego ciągu i ciszy i takiego, że o kurczę, co było dalej. Więc to są takie rzeczy, które warto sobie dobrać indywidualnie do tego, co lubicie. Wymowa, to co już tutaj nasz pan od telewizji wspomniał, czyli siła głosu. Czyli mówić tak, żeby sala była wypełniona waszym głosem. Nie za głośno, bo to wtedy przecież nie jest przyjemne dla nikogo, ale też nie za cicho. Czyli dostosować się do tego miejsca, w jakim jesteśmy, do warunków technicznych. Artykulacja, to jak akcentujemy dane słowa, czy one są wypowiadane wyraźnie, czy nie, czy na przykład widziałam, czy widziałam. Tak, takie proste rzeczy. I to, co być może w trakcie ćwiczeń wyda się wam trochę sztuczne, ale będzie bardzo, będzie zdecydowanie lepsze po drugiej stronie. Czyli jeżeli zwiększycie o połowę sposób, w jaki mówicie, akcentowanie, to sprawi, że będziecie po prostu lepiej zrozumiani. A i właśnie, nie przejmujcie się, że to wygląda głupio podczas waszych ćwiczeń albo nagrań. To jest po prostu dosyć naturalne. I następną częścią jest tempo. Oddech, tak? Czyli jednak warto oddychać, bo dzięki temu mówimy. I pauzy, w tym dramatyczne pauzy. I tak jak pewnie zobaczyliście, że tam w nawiasie jest taki napis ćwiczenia. I tutaj chciałabym takie dwa w jednym zrobić. Czyli zrobić dramatyczną pauzę, bo przecież tempo buduje napięcie i potem możemy je wyzwolić. I zastosować też taką technikę nawiązywania kontaktu z publicznością. Jedną z takich technik jest właśnie technika na litość. I uwaga, teraz wchodzę w rolę. Słuchajcie, bo jestem pierwszy raz i tak bardzo się boję i boję się, że nie będziecie ze mną współpracować, ale jesteście świetną publiką i na pewno zrobicie nasze wspólne ćwiczenia. Mianowicie, żeby dobrze mówić, to trzeba ćwiczyć i praktykować, powtarzać, powtarzać i powtarzać. Więc przygotowałam trzy takie zdania. Może nie martwcie się, nie ma teraz żadnego ruchu, ale wiem, że Aga przygotowała jakieś ćwiczenia fizyczne, więc teraz możecie na siedząco poćwiczyć. Trzy zdania do przećwiczenia pod nosem. Koala i boa automatyzują oazę, instalując aerodynamiczny aeroplan. Dobra, nikt nie mówi, boicie się. Apetyczny automat Andrzeja atakował antyseptyczną akupresurę, akceptując akacjowy efekt autentycznego arystokrat. Afekt. No widzicie? O, dobra, dzięki. To było takie specjalne ćwiczenie na uwagę, czy mnie słuchacie, czy nie. A to jest trudne, tego nie będę mówić. Tak, czyli podsumowanie, wymowa. Polecam serdecznie, jeżeli ktoś rzeczywiście boi się albo czuje, że i tak będzie musiał mówić, bo jest po prostu szefem swojego startupu, a nie bardzo mu to wychodzi, ćwiczenia z emisji głosu. Pójść do osoby, która robi to profesjonalnie na parę zajęć i zdecydowanie poczujecie, że wtedy wasza pewność siebie jest zupełnie inna. Trzecia część, czyli przestrzeń. Czyli jak mamy scenę, no to zobaczmy, gdzie ona się kończy, gdzie zaczyna. Niektórzy mają taką tendencję i tego operatorzy nie cierpią, że chodzą właśnie jak taki kurczak i nie wiedzą właściwie, co ze sobą zrobić. Jest to jeden ze sposobów na zwalczenie stresu, ale nie polecam. Zresztą taki dowód z życia na jednej z konferencji, którą zresztą organizowałam. Jeden z prelegentów po prostu nie zauważył końca sceny i spadł. I to było bardzo przykre, no bo tak, przeżył, tam się inne rzeczy zniszczyły. Także zobaczcie sobie tą przestrzeń, zbadajcie teren, co tu się dzieje, jak, którędy jest wejście, takie wszystkie techniczne rzeczy. Jeżeli macie na przykład taką możliwość, nie zawsze to jest dopuszczalne, ale jeżeli możecie wejść chociażby na 15 sekund, 30, tam technicznie będą mówić, nie, my mamy tu próbę. Nieważne, to jest wasze wystąpienie, wasza część i możecie po prostu zbadać teren na chwilę, okej, to jest moje miejsce, fajnie, jestem tu i dzięki temu
właśnie taki mały domek na chwilę, na te 15 minut. Gestykulacja, o, to jest coś, nie wiem, czy powinnam się na ten temat wypowiadać, bo zazwyczaj gestykuluję bardziej, na szczęście to ten pilot mnie jakoś powstrzymuje. Jeżeli to jest naturalne, jeżeli to jest częścią waszego ja i tego, jacy jesteście, po prostu zachowujcie się naturalnie, bo i tak publika to wyczuje i zobaczy, o kurczę, on jest taki sztywniak, albo ona jest taka introwertyczna, a tutaj nagle po prostu rozkwita i jest to chyba takie zbyt wystudiowane. Naturalnie, tak jak się czujecie dobrze. No i postawa oczywiście, ja się strasznie garbię, ale tutaj się tak prostuję, żeby było mi lepiej. I jak nie wiecie, co zrobić z rękami, tak? Bo niektórzy tak na przykład, o, jakby mnie brzuch bolał albo coś takiego, o Jezu, to po prostu mamy takie wyniki. A tak naprawdę nie. Jeżeli taka postawa jest spoko, dobrze wygląda w kamerze, dla publiki i możecie opowiadać dalej. Narracja. To jest coś, co właściwie tutaj dziewczyny będą lepiej opowiadać. Natomiast chciałabym bardziej opowiedzieć o tym, jak mówić do osób, czyli pierwsza rzecz, no to cel, tak? To, co mówiła już Małgosia, że musicie wiedzieć, co z danego przemówienia mają wynieść wasi widzowie, po co właściwie tu przyszli. Nie ma co się bać, bo przyszli tutaj i raczej nie wyjdą, nie uciekną, nie wiem, muszą wytrwać do końca, chyba że właśnie marzy im się przerwa kawowa. Jeszcze trochę o wejściu w rolę. Jedną z takich metod występowania, czy to na scenie jako aktor bądź muzyk, jest taka wyimaginowana rola, czyli ja jestem sobie tu na tej konferencji, to nie jestem ja i mogę się schować za tą rolą, bo tak naprawdę na co dzień jestem introwertykiem i właściwie kontakt z ludźmi, a patrzenie im w oczy, to już jest coś, co mnie przeraża. Ale to, że wymyślę sobie i wejdę w tą rolę, że w trakcie tego wystąpienia jestem kimś innym i schowam się w tej roli, może wam pomóc. To jest bardzo indywidualne, możecie sobie przećwiczyć, co wam tak naprawdę odpowiada. Nakręć się. To jest coś, co daje ci taki wewnętrzny power. Ja osobiście najbardziej lubię przy przygotowywaniu się, oczywiście to też robiłam przed tym wystąpieniem, szykuję sobie kawę, kartki papieru, flamaster, no i włączam sobie jakieś dobre amerykańskie rapy i tak chodzę i myślę sobie, no dobrze, co ja im tam powiem. I mam taką burzę mózgów sama dla siebie, którą od razu przelewam na kartkę i... A jednocześnie jestem taka nakręcona pozytywnie, że właściwie to nie ma czego się bać. I to sprawia, że później każde wystąpienie, czy też w większym gronie znajomych, czy jakieś toasty na weselu po prostu idą łatwiej. Bo przy wejściu w tą rolę mówiącego, opowiadającego jakąś historię, jest nam zdecydowanie łatwiej. Anegdoty, historie i storytelling. Ostatnio w grudniu byłam na takim super ważnym spotkaniu z super ważnym człowiekiem, który challenge'ował mnie, zadawał super trudne pytania i na koniec jakoś tak nawiązałam odnośnie bycia przedsiębiorczą. Opowiedziałam mu historię o tym, że mój pierwszy biznes był związany z przemysłem ciasteczkowo-dekoracyjnym. Miałam wtedy 15 lat i właśnie robiłam ciasteczka, natomiast żeby, bojąc się sanepidu i tych kontroli, czy to jest zdatne do spożycia, napisałam na opakowaniu, że to jest tylko dekoracja i że nie można tego jeść. I to wydawało mi się tak super sprytne i przedsiębiorcze wówczas, jak miałam 15 lat. Ciasteczka sprzedały się wszystkie, ale jakby to była historia zupełnie niezwiązana z tematem naszego spotkania, tylko jakoś luźno nawiązała. To, co on zapamiętał, to właśnie te ciasteczka. I potem w mailu zwrotnym mówi, hej, po prostu super, naprawdę fajna historia. Także to jest coś, co jest siłą naszego przekazu. Kółko z podsumowaniem. Szczególnie jeżeli jesteście na konferencjach całodniowych, bardzo specjalistycznych i jesteście jednym z prelegentów bądź prelegentek, temat może być dla publiczności niekoniecznie taki znajomy, niekoniecznie znany na co dzień. Więc warto podsumować po to, żeby publiki nie wykluczać, żeby ona nie czuła się, że o kurczę, o czym on mówił, nic nie jest zrozumiałe. Czyli z takiego szczegółu do ogółu zrobić podsumowanie, które sprawi, że nawet jeżeli
większość rzeczy jest niezrozumiała, to nie wyjdą z takim poczuciem, hej, to było fajne, to było dobre. Pochwały. To jest taki mój tajny trik, który stosuję głównie podczas przemówień na imprezach, które organizuję, czyli pochwalić członka zespołu. Tak jak muzycy też chwalą, to jest najlepszy gitarzysta w kraju, na świecie i tak dalej. Bo przez to, że chwalicie, to nie tylko dajecie poczucie danej osobie, że jest jej miło, że rzeczywiście została doceniona, ale ludzie doceniają też ciebie. To jest taki jeden z rodzajów nawiązania kontaktu z widownią. I stand-up. Nie traktujcie oczywiście tego dosłownie, a szczególnie nie jest to może dobra inspiracja do polskich kabaretów. Natomiast zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób stand-uperzy budują historię. W jaki sposób umiejscawiają bohaterów swojej akcji, miejsce, jak robią wolty narracyjne i jak można z nich skorzystać w swojej historii. I część trzecia, czyli najważniejsza, publika. Nawiąż kontakt. To pierwsze, co zrobiłam, jak tu weszłam, to sobie zobaczyłam, no, kim jesteście. Czy w jakim jesteście wieku, czy jesteście znudzeni, czy ktoś się uśmiecha. Na przykład pan jest super poważny, to na pana nie patrzy, ale ty się na przykład uśmiechasz i od razu jest mi milej i już tam nie myślę sobie o tym, jak tam było strasznie. O, widzisz? Tak. Dalej, zapytaj. Takim prostym trikiem, oczywiście gwiazdy rocka zadają pytanie, jak się bawicie? I wtedy ludzie odpowiadają, świetnie. Ale mogę na przykład zadać wam proste pytanie. Kto jest pierwszy raz w Google Campusie? Proszę podnieść rękę. Super. No, już mamy jakąś interakcję, ktoś coś powiedział. Nie polecam oczywiście wyznawania miłości ze sceny, tak jak robią to na koncertach. Nie bój się znudzonych min. To już jest to, co kiedyś mnie absolutnie przerażało, że ktoś tam siedzi i myślę sobie o rany. Tam naprawdę jestem taka super nudna, że on grzebie coś w telefonie. Być może na przykład mama napisała, że czekam z kolacją, gdzie jesteś, dlaczego nie przychodzisz, albo po prostu kogoś boli brzuch. To wcale nie musi oznaczać, że ta znudzona mina dotyczy ciebie. Bo uwaga, pomimo, że jesteś prelegentem bądź prelegentką, niekoniecznie jesteś najważniejszy tutaj. Ważna jest treść i to, co chcesz przekazać. Czyli trochę takie balansowanie na granicy narcyzmu, no bo przecież wchodzimy na scenę, są te światła, jeszcze jakaś kamera, ktoś cię słucha. To balansowanie warto przesunąć i ciężar przerzucić na publikę. Czyli oni są ważni i ta treść. Niekoniecznie ja i to, jak wypadnę świetnie czy nie. Punkt oparcia. No, najczęstszą techniką jest gdzieś tam po środku i w rogach. Szczególnie jeżeli są mocne światła, to wówczas po prostu nie widać twarzy. Tutaj widać, są bardzo miłe. Publika, wcale nie chcę, żebyś się pomylił. Pogłaszcz się. I to jest taka metoda, hej, wcale nie jest tak źle. Jest dobrze, nikt nie rzucił we mnie pomidorem. Czy ktoś widział na konferencji startupowej, żeby ktoś w kogoś rzucał pomidorem? Nie. Chyba, że ktoś widział. Raz. A, właśnie. I poczucie humoru. Jeszcze raz? Rzucałeś? A, no pięknie. To porozmawiamy po. Poczucie humoru to jest część, której najbardziej się boję, bo właściwie może się okazać, że te żarty wcale nie są takie śmieszne, więc można wrzucić jakiegoś śmiesznego gifa na koniec albo śmiesznego mema, który jest dosyć uniwersalny i bezpieczny. Więc ja osobiście zalecam rozwagę. Jeżeli macie doświadczenie w swoim życiu, że rzeczywiście na wszystkich imprezach zabawiacie towarzystwo, to warto z tego skorzystać. Czemu nie? No i teraz kółko podsumowujące. Trzy części były. Jeszcze chciałam dodać od siebie, dlaczego właściwie tu jestem i dzięki Arturze za zaufanie i wspieranie kobiet na scenie startupowej i jako kobiet, jako przedsiębiorczyń. Na koniec, jeżeli wasza publiczność jest w przeważającej części żeńska, bo na przykład występujecie na jakiejś konferencji przedsiębiorczych kobiet, to mówcie do nich prelegentki jako
Szanowne panie, odmieniajcie te wspaniałe końcówki, bo język polski po to nam je dał, żeby ekspertki nazywać ekspertkami i tak dalej. To jest jakby takie ode mnie słowo pańskie. Pytanie to jest najgorsze po prostu, to jest koszmar każdego prelegenta, ale ponoć mają być, nie wiem. Dobrze, dziękuję. Tym razem to ja wyłączyłam mikrofon. Kasia Aleksandrowicz, dziękujemy jeszcze raz. Jakie macie pytania? Jeśli tak, to ja tak. Miał być Paweł, ale jest Paweł? Nie ma, nie przyszedł. No to... Ale ktoś na pewno zajmie miejsce. To jeszcze Paweł. Dodam na koniec. No widocznie jak nie ma pytań, to ale jeszcze nie jest dobrze. Ale chciałam jeszcze coś powiedzieć. Właśnie nie schodźcie od razu ze sceny, dajcie wybić tym brawom, bo często jest tak, że występujący od razu uciekają. Ani nie można zapamiętać twarzy, szczególnie jak wystąpienie było takie, że było dużo slajdów i właściwie potem ciężko znaleźć taką osobę na kawie tam w kuluarach. O. Mikrofon chętnie przekażę. Chcą zadać pytanie na kawie. Prelegentce. Największa skucha twoja na scenie? Moja, aha, no. Największa. Cisz, dałam mu czas. To jest. Ja myślę, że no właśnie zazwyczaj, jeżeli ktoś ma pytanie, to wtedy od razu podnosi rękę. Można odczekać 15 sekund, to jest myślę tak jak 15 minut, przerwa studencka, to 15 sekund można poczekać. Dziękuję. Największa skucha. Największa twoja? Skucha. Wiesz co, ostatnio jak robiłam performance z Toastem, to chyba za bardzo politycznie się trochę zaangażowałam. I jakaś dziewczyna po prostu weszła i powiedziała, coś skomentowała, tak? I to jest zupełnie normalne na slamie, że mnóstwo ludzi gada i czasami też właśnie są te pozytywne rzeczy. Ale ona tak, to była jakaś taka uwaga rzucona w powietrze i to mnie tak rozproszyło. I wtedy miałam takie poczucie, że przez to, że to była jednak improwizacja, że przygotowałam się za słabo i w sensie takim pamięciowym, i wybiło mnie to z rytmu. To chyba to było największe. Czyli nie należy dawać się wypić z rytmu. To ważne. Tak. Jeszcze pan? Tak? To ja wcale nie chciałem zadać pytania, ale chciałem powiedzieć, że to, że nie ma pytań, to wcale nie znaczy, że nie było super. Po prostu było bardzo świetnie i trzeba to przemyśleć. Dobrze, dziękuję. Dziękujemy. Zawsze wiedziałam, że mamy wspaniałych widzów, publiczność, gości. Wy jesteście wspaniali.